Witam Was serdecznie wszystkich. Nazywam się Marcin Racino, przyjechałem z Warszawy. E, jestem informatykiem z, z wykształcenia, programistą dokładnie i stworzyłem w tym miesiącu startup. Nie byłoby w sumie w tym nic nadzwyczajnego, gdyby, gdyby nie jeden drobny szczegół. E, tym szczegółem drobnym jest tutaj Powered by Pizza Portal. E, czy wszyscy na sali wiedzą, co to jest Pizza Portal? Proszę o rękę do góry. Dobra, jest, przekonaliście mnie. Okej. Okay, wiem, że wiecie, o czym będę mówił. Dobrze. Więc jak gdyby ja bym chciał na przykładzie lunchroomu yy, opowiedzieć Wam o tym, jak można budować firmę, yy, wykorzystując jakąś inną firmę, która już powstała, jest duża, ma się dobrze. I że niekoniecznie trzeba zawsze myśleć, że tworzymy coś całkowicie od zera, tylko że możemy po prostu wykorzystać już potencjał jaki drzemie w pewnej istniejącej, istniejącej firmie. Ale może zanim, zanim przejdę do jakichś takich już konkretów, to chciałbym Wam powiedzieć, co to w ogóle jest, jest lunchroom. Definicja słownikowa po angielsku mówi, że lunchroom to stołówka, kantyna, czyli jest to taka restauracja, która może przyjąć na raz bardzo dużą ilość osób. Takie, takie miejsca możecie spotkać na przykład na uczelni albo w biurowcu. Więc dokładnie my jesteśmy czymś takim. Jesteśmy taką wirtualną stołówką, która umożliwia zamówienie lunchu do biura. Więc wyobraźcie sobie sytuację, że siedzicie w biurze, nadchodzi przerwa lunchowa i nagle możecie wysłać link na całą firmę z informacją: zamawiam, szamkę z takiej i takiej restauracji. Kto chce, niech się dołącza. I ludzie się dołączają, klikając w link. Wybierają co chcą z koszyka i najfajniejsza rzecz to jest killer feature lunchroomu. Każdy płaci za siebie online, czyli nie ma mowy już teraz o jakimś oddawaniu reszty, oddawaniu pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. Tutaj cały proces jest maksymalnie uproszczony. To jest takie zbieranie zamówień 2.0. No dobrze moi drodzy, ale ja ponieważ nigdy nie lubię być gołosłowny, dlatego chciałem wam pokazać, jak działa ten program, żebyście mogli również tutaj zamówić pizzę. E, którą, którą wspólnie razem zaraz zjemy. Dlatego niech każdy z Was, kto ma ochotę oczywiście, jeżeli internet dopisze, wejdźcie na lunchroom.pl aula, a ja w tym czasie przerywam prezentację i wchodzę... Jak to widać w ogóle? Widać? Dobrze. Chciałem Wam pokazać, jak wygląda interfejs takiego zamówienia. To jest przykładowe zamówienie z Dominium Pizza. Yy, do wyboru trzy pizze, i tutaj, jak widzicie, po prawej stronie widać wszystkich uczestników. Nie bójcie się, możecie poklikać w te przyciski sceną. To spowoduje, że zaczną się pojawiać jakieś, jakieś kwoty. W, w, w jakieś kwoty zaczną się pojawiać i tutaj in, informacje. I generalnie ja jako administrator tego, zam tego zamówienia. Widzicie tutaj brawa dla Marcina, który jako pierwszy o już coraz więcej osób e, wrzuca coś do koszyka. Więc jak widzicie, świetna zabawa, e, można się naprawdę super w biurze bawić. E, I ja, jako administrator, tutaj oczywiście nie, nie potwierdzicie tego zamówienia, bo musicie wcześniej założyć konto, naładować je e, jakimiś środkami, ale w momencie, kiedy to zrobicie, już wtedy czysta przyjemność, po prostu wydajemy pieniądze, lunch przyjeżdża, e, rewelacja. Więc mniej więcej. Tak, tak ta sytuacja wygląda. Oje, chyba pobijemy rekord w ilości osób, w ilości osób na, na, na sali. No dobra, tak to, tak to mniej więcej wygląda, tak, tak, tak się bawimy. Tutaj też jak chcecie, jest miejsce na czat, więc y, można też sobie, sobie porozmawiać y, y, o. <ścoughs> No tak, no tak, no tak, więc, więc tak, te, działa. Jak widzicie, te, te, technologia, jesteśmy w stanie, tak naprawdę system jest skalowalny, to może pójść na, na całą firmę. Większy problem będzie miała restauracja, żeby takie zamówienie zrealizować, więc tutaj bardziej, e, tutaj bardziej mogą, być, mogą być problemy, ale generalnie, e, gen, generalnie nie ma żadnych ograniczeń. Więc może teraz przejdźmy do, z powrotem do tematu. Już konkretnego. Słuchajcie, chciałbym sprecyz, doprecyzować coś, bo też widziałem w zapowiedziach tutaj. Generalnie jedno, jedna najważniejsza sprawa. Lunchroom to nie jest pizza. My, za, my sobie tutaj teraz bawiliśmy się pizzą. Pizza będzie y, po moim wystąpieniu na koniec, ale generalnie y, lunchroom nie, nie chciałbym, żebyście kojarzyli lunchroom jako miejsce do zamawiania pizzy, y, ponieważ tam jest. Y, w naszej ofercie mamy tak dużo restauracji, wszelkie rodzaje kuchni dostępnych na rynku, hindus, Chińczy, kebab, można tak lecieć, są również sałatki, wegetariańskie dania i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc ja jak chcecie zamówić pizzę, to na Pizza portalu, chociaż oni też mają y, pełen asortyment. No dobrze, to teraz może troszeczkę konkretniej zacznę mówić o tym, jak to się stało. Ile osób na sali wie, co znaczy ten skrót API? Okej, okay, bardzo dobrze. Dla tych, co nie wiedzą, to powiem, że jest to Application Programming Interface i to tak naprawdę oznacza, to jest takie cudo, które umożliwia komunikowanie się pomiędzy dwoma systemami informatycznymi. W tym przypadku Pizza Portal stworzyło takie API i umożliwiło nam korzystanie z niego. I co to znaczy? To znaczy bardzo dużo, to daje strasznie dużo e, korzyści nam. Jako startupowcom, którzy chcą stworzyć jakiś nowy produkt. Co się stało? Jak powiedziałem Wam dzisiaj na początku, że na początku miesiąca mieliśmy lunch serwisu yy, i od pierwszego dnia mieliśmy już 5000 restauracji w całej bazie. Wszystko dzięki API, ponieważ podpieliśmy się pod bazy Pizza Portalu i automatycznie byliśmy w stanie, no, nowy brand Lunchroom, który dostarcza lunch do biur, był w stanie mieć taką samą ofertę, jaką ma Pizza Portal. Więc to, a my nie musieliśmy nic tak naprawdę robić, więc ja, nie, ja ani, ani mój wspólnik, nikt nie rozmawiał ani z jedną restauracją, nikt nie przepisywał żadnych menu, a wszystko, wszystko za sprawą tego, że podpieliśmy się do API Pizza Portalu. Co dalej? Dodatkowo, łącząc się przez API, umożliwiamy proces składania zamówienia. To oznacza, że klient, wchodząc do nas na stronę, tak jak Wy teraz byliście chwilę temu, w momencie, kiedy opłacimy to zamówienie. I wysyłamy je do pizza portalu przez API, pizza portal przekierowuje je dalej do restauracji. I my tutaj też nic nie musimy robić. Więc to jest kolejna, kolejna piękna sprawa, jeżeli chodzi o, o API. Co dalej? Czasami zdarza się, to jest, są marginalne przypadki, ale zdarza się, że zamówienie się w jakiś sposób wykolei. Gdzieś tam jest taka, jest jakiś problem po prostu. Jednak na końcu, gdzieś w restauracji zawsze jest człowiek. Więc dziwne by było, żeby czasami się nie pomylił, po prostu musi się pomylić. Więc finalnie czasami z zamówieniem jest jakiś problem, i człowiek gdzieś chce zadzwonić, kogoś chce okrzyczeć, prawda, na kimś chce się wyżyć. No i jak myślicie, do kogo dzwoni ten człowiek, jeżeli zamawia na lunchroom? Powiem tak, na pewno nie dzwoni do nas. Ponieważ dzwoni albo do pizza portalu, albo dzwoni do restauracji. Bo tak na dobrą sprawę to nawet nie chodzi o to, że my umywamy ręce, ja, czy ja się z tego bardzo cieszę, ale tak na dobrą sprawę co ja mógłbym zrobić? Cześć, powiedzieć słuchaj, no okej, w takim razie zadzwonię do pizza portalu i przekażę informację. My tak naprawdę nie możemy nic zrobić, ponieważ zamówienie idzie do pizza portalu, a z pizza portalu do restauracji. Więc to są jak gdyby dwa podmioty, które mogą rozważyć jakąkolwiek reklamację. Więc to pewnie wielu, wiele z was zastanawia się w tym momencie, to co, to co do cholery wy robicie, tak? Stworzyliście serwis i yy, nie musicie przy nim pracować? Bardzo bym chciał, aczkolwiek niestety, niestety yy, tak, tak to nie działa. My się zajmujemy tak naprawdę tylko i wyłącznie sprzedażą. Sprzedażą B2B, bo to co widzieliście jak sobie weszliśmy i, i się fajnie bawiliśmy, tak? To, 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 była, to był ostateczny element, ale żeby tutaj się znaleźć, to najpierw ten produkt trzeba sprzedać. A ponieważ mamy narzędzie skierowane do firm, to my rozmawiamy z firmami, aby wdrażały ten system dla swoich pracowników. Jak to robimy? Robimy to w formie benefitu. Yy, to już ostatnie podnoszenie rączek. Czy wszyscy na sali wiedzą, co to jest benefit, tak zwane świadczenie pozapłacowe? Okej, okay, tutaj już troszeczkę mniej, więc powiem może więcej. Benefit to jest coś takiego, jak jesteście zatrudnieni w firmie. Macie. Podstawowe wynagrodzenie, które co miesiąc trafia na wasze konto. Ale poza tym pracodawcy zauważyli też, że bardzo fajnie działają jakieś różne dodatki, w stylu karta multisportu albo prywatna opieka medyczna. Tego typu, tego typu, tego, tego typu różne dodatki fajnie motywują pracowników, powodują, że oni mm, czują się, są bardziej lojalni i bardziej się wiążą z firmą. No i tak, takim samym benefitem jest lunchroom. Ponieważ okazuje się, że w Polsce jest bardzo ciekawe prawo, które pozwala. Nie, raczej się nie skupiajcie na tym, to jest kluczowa, kluczowa liczba. E, prawo, które pozwala pracodawcy y, przekazać do 190 zł miesięcznie na jednego pracownika i ta kwota będzie pozbawiona składki opłat ZUS. Czyli w, w momencie, kiedy pracodawca ma do wyboru albo dać 190 zł. Pracownikowi brutto jako podwyżkę, albo dać mu 190 zł doładowanie konta na lunchroomie, to w tym momencie pracodawca jest do przodu na jednym pracowniku przy oczywiście pewnych założeniach, jest ich kilka. Tutaj akurat mamy założenie, że pensja jest 3,5 tysiąca złotych brutto, ale generalnie pracodawcy jest to na rękę, ponieważ on nie płaci opłat za ZUS. Tutaj jest taki przykład tabeli, która pokazuje już w przypadku większych firm, które nas najbardziej interesują. Tutaj macie ilość pracowników, a tutaj w tych kolumnach macie kwotę miesięcznego doładowania na jednego pracownika. Więc jak na przykład spojrzymy sobie, nie wiem, firma stuosobowa, dofinansowanie. Prawie 200 zł miesięcznie na osobę, no to widać, że robią się całkiem konkretne oszczędności, bo taka firma może 50 tysięcy rocznie zaoszczędzić, więc na pewno wszyscy, wszyscy są zadowoleni. Tak samo, znaczy nie, zapewne wiecie, że jeżeli nie wiecie, to powiem wam, yy, pensja, jeżeli jest, dostaniemy podwyżkę, to to działa motywująco do trzech miesięcy. Wszyscy, wszyscy są zadowoleni, pracownik jest zadowolony przez trzy miesiące, czuje się królem życia, ale już po trzech miesiącach znowu zaczyna być zły na to, że każą mu pracować, znowu już zapomniał i raczej czeka, kiedy dostanie kolejną podwyżkę. W przypadku benefitów sprawa wygląda zdecydowanie lepiej. Ponieważ benefit działa dużo dłużej. Pracownik dużo, dużo, dużo bardziej docenia, że dostał benefit. Dlatego rynek benefitów jest generalnie świetnym rynkiem, który w Polsce jeszcze wciąż jest mocno w tyle w porównaniu z, z innymi krajami. Więc tak naprawdę jest tutaj miejsce jeszcze na, na, na dużo, dużo kolejnych ciekawych benefitów. No i na, na, naszą, naszą ambicją jest to, aby za jakiś czas w ogłoszeniach o pracę, żebym widział multisporta. Medicover, czy tam LuxMed, i do tego również, żebym widział e, opcję, że jest lunchroom e, w, w opcji. A ten slajd jest w zasadzie nieważny, ale chciałem Wam pokazać fajnie iPada, żeśmy wstawili go w ten. Właśnie, co jest, co jest słuchajcie bardzo, co, co mnie kręci strasznie, jestem tym, e, już kończę, e, co mnie strasznie kręci, to to szybkość wdrożenia naszej platformy. Słuchajcie. Jesteśmy w stanie wdrożyć ją tak naprawdę w 24 godziny od momentu podjęcia decyzji. To wygląda tak, że nawet mieliśmy w tym tygodniu taką sytuację, że po prostu dzwoni człowiek, mówi, że chce to, przetestowaliśmy to, podoba nam się to, ja mówię, dobrze, prześlij, proszę listę, niech pan prześle listę pracowników razem z kwotą w Excelu. Po 10 minutach mieliśmy tę listę w Excelu, wrzuciliśmy ją do systemu. Konta się stworzyły, maile do tych pracowników zostały wysłane z tymczasowymi hasłami, no i voilà, gotowe. Oni mogli od razu zacząć, zacząć zamawiać i też tak zrobili. Więc generalnie narzędzie jest mocno skalowalne, ponieważ jesteśmy w całej Polsce, jesteśmy w stanie obsłużyć tak naprawdę dowolnej wielkości firmy, które mają wiele oddziałów, odgórnie wdrażając jeden, jeden system. Więc generalnie jeszcze troszeczkę chciałbym Wam rzucić statystyk, jak to wygląda na ten moment. W naszej, w naszej firmie, czyli średni koszyk to 75 zł. E, mamy kilkadziesiąt, kilkadziesiąt zamówień dziennie. W, wczoraj pad rekord, bo było 100 zamówień, więc też taka fajna, fajna okrągła liczba. Podpisujemy też pierwsze umowy. E, na razie są to umowy na po 100 zł dofinansowania na jednego pracownika. Mamy ambitne plany to są oczywiście takie plany na rynek lokalny bo gdzieś tam z tyłu głowy ciężko się ciężko nie marzyć o tym, że właścicielem Pizza Portalu jest grupa Delivery Hero, która ma odpowiedniki pizzaportali Portali na całym świecie w 34 krajach. Więc sprawdzony model na rynku polskim. Na pewno nie będzie większych problemów, aby próbować przenosić go na inne rynki. Aczkolwiek, jak na razie mówię, celem naszym na najbliższy rok, 2016, jest 100 wdrożeń, co, co, co wydaje mi się, że jest mocno, mocno realne. Zwłaszcza też, że słuchajcie, zatrudniamy, chciałem powiedzieć przy okazji, więc jeżeli czujecie, że gdzieś tam w was jest, Yy, łowca, tak zwany hunter, który gdzieś tam chce się dobijać do prezesów w korporacjach czy tam innych dyrektorów, yy, żeby, żeby próbować ich zachęcić do wdrożenia takiego narzędzia, to tutaj jest dobry adres. W zasadzie to jest, do, to jest dobry adres, żeby, żeby się kontaktować ze mną i gorąco zachęcam, gza, zachęcam do zespołu. No tak, yy, slajd trochę nieaktualny, bo już chyba jest po dziewiątej, tak? Aha, okej, okay, słuchajcie, to w takim razie za, zapraszam Was o dziewiątej na e, jedzonko, które będzie czekało przed aulą. Dziękuję.